druku na 67, 12, także jest projekt grupy radnych. Ze względu na to, że informacja co do wysokości projektowanej wysokości środków finansowych na funkcjonowanie dzielnic w projekcie budżetu miasta Krakowa na przyszły rok, informację otrzymaliśmy z końcem ubiegłego tygodnia. W przypadku tego projektu uchwały także jest dołączony wniosek o odstąpienie od tego wymogu określonego w paragrafie 19 ustęp 4. W związku z tym otwieram dyskusję nad złożonym wnioskiem. Czy ktoś z Państwa radnych w sprawie tego wniosku chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad wnioskiem. Kto z Państwa radnych jest za jego przyjęciem? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę, ten sam wniosek został przyjęty. Tak jak Państwu wspomniałem, ta informacja dotarła do naszej dzielnicy. Niestety te środki, które miasto przewiduje na funkcjonowanie dzielnic, zostały także zmniejszone, czy będą zmniejszone w przyszłym roku. To nie 40 000, tak jak było w tym, tylko niestety 34. W związku z tym tutaj musimy dokonać pewnych korekt w stosunku do tych kwot, które były przewidziane na nie na rok bieżący. Przede wszystkim te cięcia dotyczące paragrafu 4300 zakup usług pozostałych. Tutaj proponujemy jedynie kwotę 600 zł. W ubiegłym roku było to 3000. To była kwota nieco przeszacowana. Zakup usług pozostałych to pod tym paragrafem, pod tym hasłem kryje się przede wszystkim opłata za wywóz śmieci, opłata za abonament radiowo-telewizyjny. Tutaj także proponujemy zmniejszenie kwoty na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Także ta kwota, która na ten rok była, czy jest zaprojektowana na opłatę, no przede wszystkim z telefonów, do korzystania z telefonów, no, jest zbyt duża, można zmniejszyć w praktyce. Zarząd i rady nie dzwonią aż tak dużo, jak wstępnie projektowaliśmy. To są główne punkty, na których dokonujemy korekt w stosunku do planu finansowego tegorocznego. Natomiast układ tych paragrafów poszczególnych to pozostaje oczywiście bez zmian. W związku z tym otwieram dyskusję nad projektem, jeżeli ktoś z Państwa radnych może zabrać głos. Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Sardycki. Ja mam propozycję, abyśmy całkowicie zrezygnowali, jeżeli jest taka możliwość, z abonamentu radiotelewizyjnego. Po pierwsze, jestem tutaj dość często w Radzie, nigdy telewizji nie oglądałem, radia też nigdy nie słyszałem. Poza tym no nie ma co oglądać telewizji. Zwłaszcza w czasie, kiedy biuro jest otwarte, chyba nie ma w ogóle telewizora. To jest radio, tutaj jest radio. Samo radio. Nawet szkoda radiozownika właśnie. Można zrozumieć Pana bardzo bym prosił o słowo. Znacząca część tych środków to jest na wywóz śmieci, a nie na abonament radiowy. Na ten abonament 60 zł. cały ostrów. To nie są jakieś ogromne, to nie są ogromne pieniądze. Natomiast faktycznie dużo w tym roku zaoszczędziliśmy na rozmowach telewizji. Dobrze, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Pan radny. A ten punkt podróży słuchowe krajowe to są bilety, tak? To są bilety dla Pani Izbera. Która musi w sprawach zbudowych to jest zresztą nie straży na kilka. Za 600 zł proszę. Ścieżka. Pani inspektor, ja słyszę, że Panie radny, jeżeli ktoś chce zabrać głos, proszę się zgłosić, ja udzielę głosu, można dyskutować. Natomiast nie możemy tutaj prowadzić chaosu i sesji. Proszę bardzo. Ja bym bardzo prosił szanownych Państwa radnych, żeby nie popadać w tej skrajność i jakiś kłopot magazynować jakichś hulajnogach jeżdżących i wyrzucania odbiorników. Bo jakby ktoś tak się przyglądał pracę tej Pani Karoliny, na pewno na nią 5 milionów, żeby nam włączyć, jeżeli by był ten telewizor. Proszę mi wierzyć. I to jest na... nie ma telewizora, więc... Pani radny, nie ma telewizora. Na szczęście na radio nie trzeba patrzeć, robiąc co innego, także może... Urodziny także tutaj do sedna. Dobrze, nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem druku 6712 w sprawie projektu planu finansowego na 2013 rok. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie ręki. 19. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest projekt uchwały w sprawie zmiany w planie finansowym na 2012 rok, druk nr 6812, także jest projekt